Nie wierzę, że to mówię, ale witam was w ostatnim odcinku Minecraft Najtrudniejszy Challenge. Czy jakkolwiek ta seria się nie nazywała, to teraz jest nieważne. Ważne jest to, że mam ostatnią perłę. Portal jest prawie gotowy. Ale chciałem was poprosić o dwie rzeczy. O to, żebyście poczekali na niedzielę, ponieważ w niedzielę zapowiadam, że startuje nowa seria, jakby jeszcze trudniejszego Minecrafta. Wiem, że to jest niemożliwe, ale jednak tak jest. Także w niedzielę jest premiera pierwszego odcinka właśnie takiej nowej, fajnej rzeczy, którą znalazłem. Sobie ją przetestujemy. No i o zostawienie łapy w górę, jeżeli przez całą serię śledziliście, całą serię od samego początku do końca. Tak się prezentują wszystkie przedmioty, które udało mi się zgromadzić. Mamy crossbow. Chwila, w sumie wyłączę tego nail, bo to mi nie będzie teraz potrzebne, żebym sobie nie psuł niczego. Co mam? Tak, mam cobblestone'a, wszystko się zgadza. Mam też chleb. Nie mam złotych jabłek. To jest ten problem, którego nie udało mi się przeskoczyć. Nie mam złotych jabłek, nie chciało już mi się tego szukać. Też nie chciałem, tak jak mówiłem to parę razy temu, w sumie parę odcinków temu. Nie chciałem, żeby ta seria później wyglądała tak, że na przykład przez 20-30 minut szukam jednego przedmiotu, bo nie o to chodzi. Mam te przedmioty i z tymi przedmiotami spróbujemy pokonać smoka. Stresuję się, bo boję się. Okej, mogę jeszcze przed wejściem powiedzieć, boję się, że wejdę i zginę od razu i wy mnie wyzywacie w komentarzach, że coś źle zrobiłem. No ja w zwykłym Minecrafcie nie wiem, czy w ogóle walczyłem ze smokiem. Tak wiecie, bez modów, bez niczego. Tryb hardcore. Proszę. Proszę, żeby to się udało. Dobra, ruszam. I jeżeli właśnie, jeżeli zginę, bo może tak się okazać, jest gdzie ja jestem, tam. Muszę iść w tamtą stronę. Jeżeli na przykład zginę, to stworzę sobie nowy świat i posprawdzamy craftingi, których jakby nie mogłem znaleźć, typu na piecyk chyba. Chociaż piecyk zdobyłem koniec końców, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Posprawdzam sobie takie craftingi, których tam gdzieś od samego początku szukałem. Jezu, tam jest ten smok. Chwila, czy ten smok mnie zrzuci na samym początku już? Dobra, on chyba mnie nie zrzuci. I łóżko, wiem, miałem łóżka skraftować. A, widzicie, myśleliście, że o tym zapomniałem? Nie. Wszystko jest przygotowane. Tak, perła kresu mi nie będzie raczej potrzebna. Ale się stresuję. Nie sądziłem, że będę się tak stresował. O Jezu, co ja wyrzuciłem? Nie, barwniki, chodźcie tu. Spokojnie, barwniki, chodźcie, zamiast pieca. Co jest? Co to kurde ma być? Czemu? Okej, czemu coś we mnie teraz strzela? Co się zmieniło w walce z tym smokiem? Nie, no nie, ja muszę chociaż dotrzeć do tej wyspy. Jeżeli nie dotrę do tej wyspy, to będzie mi po prostu wstyd. Ale to już jest przesada, że takie rzeczy się dzieją tutaj. Aha, mam za mało kobla, uwaga. Mam jeszcze deski, a już chciałem skakać. Dobra, cyk. Wkopmy się. O, kości! Z tego bloku lecą kości, ale to już było sprawdzane jakiś czas temu. Okej, czuję się tutaj bezpiecznie, ja nie muszę dalej iść. Ja nie muszę dalej iść, ale trzeba. Także kusza przygotowana, tu mam unbreaking kill-off. A, zrobię sobie schody. Po prostu zrobię sobie zwykłe schody. W każdej chwili też będę mógł sobie skraftować nowe łóżka, gdy po prostu będą mi potrzebne. Więc powinno być wszystko całkiem okej. Dlaczego mam łóżka? Dla tych, którzy nie wiedzą i może jeszcze mniej ogarniają Minecraft ode mnie, to jeżeli postawimy łóżko w endzie, to wtedy... Okej, to wtedy to łóżko wybucha po prostu. Jeżeli chyba klikniemy na nie prawym przyciskiem myszy, co to jest? Okej, to jest jakaś klątwa. I nie myślę, że ja będę musiał to zrobić. O Jezu. Jak ja mam to zniszczyć? Tak? Okej, czyli wyżej to musi iść troszkę. Spoko. Najpierw może zniszczę te kryształy, które wiem, że na 100% trafię. Dobra, powiedzmy tak. Poleci? Nie, troszeczkę niżej. Skuszy nie strzelałem w Minecraftie, więc trochę będzie mi cię... O Jezu, nie tak. No, pierwszy kryształ. Dobra, jest. Dobrze, że mam tych strzał przygotowanych całą masę. Ach, gdybym trafił z tej odległości. Okej, cyk. No co jest? Przecież ta strzała powinna tam trafić. Dobra, cyk. A, ten... Zaczynają się pierwsze problemy, ale plusem jest to, że smok jakby jeszcze mi nie chciał zrobić krzywdy. W tym sensie nie podleciał do mnie na jakąś bliską... Co jest? Co on robi? Przepraszam, smoku. O Jezu, czy endermany właśnie mnie wyczuły? Chyba się zbugował smok. Nie, dobra, nie zbugował się jednak. Widzę, że...
Okej, smoczku, wszystko w porządku? Chyba tak. Chyba wszystko jest między nami w porządku. Dobra, rozwalamy kolejne kryształy. Okej. Cyk. Aj, troszeczkę wyżej. Dobrze, że mam tych strzał przygotowanych całą masę. Więc nie powinno być tak. Czy ten kryształ wybuchł? Bo niestety nie słyszałem tego wybuchu. Znaczy dźwięku wybuchu, więc i w sumie też wybuchu samego też nie widziałem. Nie wiem, czy czuć po moim głosie, ale jestem tak zestresowany. Bo też nam w ogóle na hardkorze ja nie grałem w Minecrafcie. Kiedyś próbowałem zrobić taką serię, ale się chyba skończyła po jednym odcinku. Więc za długo nie pożyłem. No i teraz chcę sprawdzić, czy ja muszę w ogóle tam wchodzić, czy mogę przez tą szczelinę trafić? Mogę przez tą szczelinę trafić. Nice! No to już powiem wam tak, jestem w domu. Jeżeli coś takiego mogę zrobić... Oj, smoczku, smoczku, smoczku. Dobra, tam jesteś. Okej, żebyś... Czemu on tak dziwnie... lata? Dobra, tamten kryształ. Aj, trochę niżej. A, chyba, że on teraz po prostu próbuje mnie zaatakować. Sorry, Endermanie. Tak. On chyba próbuje mnie zaatakować. Oj, kolejne Endermany. Tylko proszę, żeby... Ty, one chyba biją smoka, a nie mnie. Dobra, kolejny kryształ zniszczony. Widzę, że tam jest jeszcze jeden chyba. Znowu to coś dziwnego rzucili. Nie podoba mi się to. Dobra, naładujmy sobie kuszę. Cyk. Aj, normalnie inaczej. Gdybym grał na zwykłym Minecrafcie, to bym to pociął. Bo nie wydaje się to zbyt ciekawe, ale jeżeli jestem na hardkorze, gdzie każda chwila może być moją ostatnią, no to wolę jednak to zostawić. Dobra, tam jest jeden kryształ jeszcze. Tylko, że szansa, że go z tej strony... nice. Aha. Teraz będzie napierdzielał coraz większą ilością tych fireballi dziwnych. Ale nie pamiętam, żeby w zwykłym Minecrafcie smok czymś takim strzelał. Chyba, że to zmienili w tych nowych wersjach. Żeby walka ze smokiem była jeszcze trudniejsza. Albo po prostu tak rzadko walczyłem ze smokiem, że tego nie pamiętam. Dobra, było blisko. I mamy tak, jeden kryształ, który go leczy. Nie wiem, czy tutaj jest jeszcze. Ale za chwilę będziemy mogli już przejść do bitwy. Uwaga! Take aim. A wiecie, jak to się za chwilę skończy? Jeżeli ja w niego strzeliłem... to... on chyba będzie chciał mi zrobić krzywdę. Jezu, co on robi z tymi Endermanami? Co jest? No, my kumple jesteśmy. O Jezu! Dobra, żyje, żyje, żyje. Jeszcze żyje. Słyszę, że cała... cała masa Endermanów. One mnie nie... Dobra, ty mnie atakujesz. Mam jakiś mieczyk, więc spokojnie go sobie użyję. O, smok tutaj jest. Wszystko w porządku. No został mi ostatni ten... co ty próbujesz mi zrobić, Endermanie, co? Wypierdzielaj, mam nadzieję, że się spalisz zaraz. Weźmy sobie chlebek, zjedzmy. Siema. Proszę, nie walczcie ze mną. Ja muszę sobie ściszyć gierkę, bo ja czuję, że po prostu krzyczę do mikrofonu. Dobra, ruszamy dalej. Malutka przerwa. No chodź. Dobra, umarł. I teraz trafienie ostatniego kryształu, może tak? Z łuku byłoby lepiej, bo wiadomo, że można strzelać o wiele częściej. A tutaj... oj. Tutaj jest ten strzał o wiele wolniejszy. Nie wiem, czy w sumie kusza ma jakieś plusy, poza może większymi obrażeniami. A się może plusem kuszy jest to, że ma większe obrażenia. Cyk. Czy ten kryształ został zniszczony? Tak, kryształ został zniszczony i tam jest jeszcze jeden. Chociaż nie wiem, dziwnie to wygląda. Gdybym miał więcej kobla, o czym też nie pomyślałem przed filmem, to mógłbym oczywiście się tam wdrapać i spróbować zniszczyć to z bliska. Kurde no, ciężko będzie to. Ciężko będzie to bardzo zestrzelić. Dostał. Ty, widzieliście, ile obrażeń mu zadałem? Dobra, jeszcze jeden strzał? Chociaż sekunda, czy... nie, go to nie leczy. Dobra, jestem gotowy. Smoku, smoku, przybywaj. Tylko dlaczego on tam lata teraz? Dobra, spróbujmy. Nie. Halo, smoku. Smoku, chodź do mnie. Musimy się zabawić. Zdrowie mu się nie regeneruje. I dobra, prawym, jeżeli wcisnę, to się... to wtedy eksploduje po prostu. Okej, okay, zróbmy coś takiego. Jak prawym wcisnę, to wtedy eksploduje to łóżko. Jeżeli dobrze pamiętam. I znowu... troszkę się to baguje, dobra.
Okej. O Jezu, jakie to było głupie to, co ja zrobiłem. Dobra, strzał. Pyk. O, zostaw mnie. O, dobra. Co jest? A, endermany mi biją. Okej. Easy. Nie widzę w sumie endermanów, które by chciały mi zrobić krzywdę. Ale ile ja mam strzał? I czemu ja mam tylko jedną kuszę? Dobra, może tak? Ouu, dobra, kusza jednak ma ten plus, że zadaje dużo obrażeń. I chyba szybciej ten pocisk leci, niż w przypadku łuku. Dobra, spróbujmy. Jestem gotowy. Jak smok tylko tutaj podleci, to... Nie no, ile ja mam strzał? Mam prawie ponad stack strzał, także... Oj! Dobra... Czemu te strzały się od niego odbijają? Może, nie wiem... Tutaj? Ej, nie czaję tego, dlaczego te strzały się odbijają. Wiem tylko, że muszę sobie zrobić kolejne łóżko i spróbujmy. Uwaga, głupi pomysł. Mogę to zniszczyć? Aha! Prawym trzeba wcisnąć na łóżko. Dobra... O Jezu, nie, proszę! O, było blisko. Ale czy smok dostał w ogóle jakieś obrażenia? Chyba nie. Chyba smoczek nie dostał obrażeń. Dobra, będziemy go strzelali z tej kuszy. Dobra, dostał. Chodź. Cyk. Kolejny strzał z kuszy. No i jak widzicie już, walka idzie coraz sprawniej. Szkoda, że nie można go podpalić na przykład. Aha, endermany mi... O Jezu. Dwa endermany się na mnie sfokusowały. A wiecie, co jest najgorsze? Że... Zdrowie mi się nie regenerowało przez chwilę. Dobra, chodź. O, smok chyba na mnie za chwilę będzie. Ojejku, ile mi to jeszcze zajmie? Myślałem, że to będzie, wiecie, szybka walka ze smokiem, 10 minut i siemano. A tu się okazuje, że jednak to jest troszkę trudniejsze niż myślałem. Powiem wam, że walczę sobie już z tym smokiem parę minut i nie ukrywam, że jest dość ciężko, z tego powodu, że ja mam coraz mniej tych strzał. Chwila, podejdźmy. Cyk. No. Wow. Okej, żyję. Nie wiem, czy to jest jakiś dobry, dobrą rzecz, którą zrobiłem właśnie z tą wodą, ale jest taka możliwość właśnie, że będę niekiedy hamował te ciosy. Ale co miałem wam powiedzieć? Aha, że mam coraz mniej strzał. I ile mam? Mam 40... O kurde. Mam 46 strzał. Więc muszę teraz dość mocno oszczędzać te strzały po prostu, aby tylko marnować je na takie, wiecie, pewniaczki. Że jestem pewien, że trafię i dopiero wtedy strzelam, jak na przykład teraz. A jeżeli on jest gdzieś daleko, to nie, to lepiej się wstrzymać, poczekać chwilę, aż będzie trochę bliżej. O, na przykład tutaj już mógłbym próbować, ale też nie jestem pewien, że to się, że no, to na 100% sięgnie celu, więc wolę się wstrzymać, wolę sobie poczekać na chwilę. I... zrobić tak, aby ten smog znalazł się w bardziej dogodnej dla mnie pozycji. Sorry, w ogóle język mi się tak plącze, że ja gadam takie głupoty. Oj. Okej, i teraz smoka nie można trafić z tego co sprawdzałem, więc musimy po prostu albo łóżkiem. Co ten smok robi? Czy on zionie po prostu ogniem albo coś takiego? Bo tak to w sumie trochę wygląda. Uwaga. Połóżmy łóżko. Wow. Ty! Uderzył mnie! Co za dzikus! Dobra, mam kuszę naładowaną, czekamy aż tylko on spróbuje odlecieć. I znowu będziemy go tak długo bili, aż w końcu albo ja, albo on nie umrę. Jesteśmy na ostatniej prostej, jak widzicie, bo ten Ender Dragon ma coraz mniej HP, ale zauważyłem, że mam dwa problemy. Pierwszym z nich są strzały, mam tylko 22 strzały, w sumie sobie wezmę tutaj. I drugim jest to, że mam coraz mniej jedzenia, dlatego to będzie naprawdę, jeżeli uda mi się oczywiście to wygrać, to będzie walka na styk, uwaga. O, dobra, dostał kolejną strzałę. I jest taki problem, że muszę jakby unikać cały czas tych wszystkich endermanów, bo już parę razy było tak, że na przykład 3 endermany mnie goniły i było bardzo blisko mojej śmierci, ale dobra, to powinno być to powinno być już to podejście. Jak widzicie, w sumie pociąłem troszkę ten film, no bo u mnie on trwał już ponad 30 minut, więc nie chciałem, żeby to była dość taka, wiecie, nudna walka, w której nic kompletnie się nie dzieje. Jezu, jeszcze jeden strzał, ostatni strzał został. To musi być to, pyk. O. Nie wierzę.
Nie wierzę, że udało mi się ukończyć taki challenge. Powiem wam, całe napięcie ze mnie zeszło. Też dużo cięć było przez to, że ja po prostu próbowałem coś powiedzieć, ale przez to, że byłem cały czas skupiony na walce z tym smokiem, to po prostu nie wiedziałem, co chcę do końca mówić i wiecie, albo powtarzałem raz po raz to samo zdanie, albo mówiłem totalne masło maślane, więc... Wow! Udało się. Przeszedłem ten challenge. Było ciężko na początku. Ale gdy tylko dorwałem ten crafting, wiecie, z tymi przedmiotami super. I było w ogóle parę sytuacji tutaj, gdzie prawie bym umarł. Zwłaszcza jak na przykład stawiałem łóżko. Odpalałem to łóżko i później mnie na przykład wyrzucało w powietrze. I gdyby nie to, że miałem to wiaderko z wodą, to by się to skończyło moją śmiercią. Bardzo szybką śmiercią, więc co, wchodzimy. Udało się. Piękne uczucie, powiem wam. Bo co innego, jakby ukończyć takiego zwykłego Minecrafta? Właśnie nie hardcore. W ogóle, co jest? Mi się ścięła gra? Halo, widzicie kursor, ale nie wiem, ścięła mi się gierka. Może za chwilę będą napisy końcowe, ale mówię, co innego ukończyć zwykłego Minecrafta i pokonać tego smoka, a co innego na hardkorze z losowymi craftingami i tak dalej. No nie ukrywam, że tutaj 90% to tak naprawdę jest szczęście, bo gdybym nie trafił tego craftingu z enchantowanymi przedmiotami, no to byłoby ciężko i do tej pory pewnie bym się z tym męczył. A tak to udało mi się to zrobić. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj na tym... Czy coś powinienem tutaj jeszcze zdobyć w endzie? Chyba nie. Znaczy jest elytra, ale ja przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak elytrę zdobyć. Wiem tylko, że gierka mi zlagowała totalnie. I chyba po prostu zrobię szybki reset i zobaczymy, gdzie mnie przeniesie. Czy nie wiem, na spawna może, albo tam, gdzie ostatni raz byłem. Okej, zresetowałem Minecrafta, zobaczymy, czy teraz coś się stanie. Tak, teraz się napisy załadowały. Nie mam pojęcia, dlaczego to wcześniej nie działało i dlaczego mi chciało skraszować Minecrafta. Ale tak, napisy końcowe. Oczywiście to nie tak, że wiecie, że zakończę ten film. Wow, jestem w wiosce. Jestem w tej początkowej wiosce. Nie, w tej wiosce, gdzie udało mi się odkryć iOffender, bo tutaj chyba ostatni raz spałem. Także słuchajcie, to by było chyba wszystko. Przeszliśmy. Udało się zakończyć ten challenge. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze raz spróbować, na przykład tylko z innym seedem. Właśnie, też nie powiedziałem o tym, że w opisie od paru odcinków jest 5 seedów do pobrania. Wystarczy, że to wrzucicie sobie do swojego save'a, klikniecie, znaczy napiszecie na czacie reload i będziecie mogli sobie grać. Ale dajcie znać, czy chcielibyście kiedyś zobaczyć drugie podejście do tego, tylko oczywiście z innym seedem, z innym wypadaniem przedmiotów i tak dalej. I może z kimś, bo może ta seria w multiplayerze byłaby jeszcze lepsza. Także czekam na wasze komentarze i chciałem przeprosić, że jakby sama walka ze smokiem była pocięta, ale tak jak mówiłem, byłem tak zestresowany tą walką, że gadałem tam takie głupoty i pewnie jak będę to montował i zostawię te rzeczy, które przed chwilą widzieliście, to i tak będzie wiecie, gadanie totalnie od rzeczy. Ale chciałem naprawdę dobrze zakończyć ten challenge, chciałem pokonać tego smoka, bo o to tutaj chodziło i czuję się naprawdę spełniony, także w niedzielę, przypominam, ruszamy z kolejną serią, jeszcze trudniejszą niż tą i też jest powiązane właśnie z losowymi craftingami i z losowym wypalaniem przedmiotów, tylko jest jeszcze jedna dość ciężka rzecz, ale to się przekonacie w niedzielę o godzinie 9, już teraz was mogę zaprosić, także miłego dnia wam życzę i co? Fajnie było, że dotarliście do tego momentu. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa. Hej.